Wspomnijmy jeszcze, że 35 lat temu, 14 sierpnia 1980 roku, wybuchł strajk w Stoczni Gdańskiej. Walka stoczniowców pod wodzą Lecha Wałęsy doprowadziła do powstania Solidarności, a w konsekwencji do odzyskania przez Polskę niepodległości i upadku komunizmu w Europie. Strajk w gdańskiej stoczni, noszącej wówczas imię Lenina, rozpoczęli 14 sierpnia 1980 roku działacze podziemnych wolnych związków zawodowych. Robotnicy żądali przywrócenia do pracy Anny Walentynowicz. Pojawiły się także postulaty płacowe. W ciągu kilku dni strajki ogarnęły całe wybrzeże gdańskie, domagając się zgody na utworzenie niezależnych od partii komunistycznej związków zawodowych, a także uczczenia pamięci ofiar wydarzeń na wybrzeżu w grudniu 1970 roku. Przywódcą strajku został 37-letni elektryk Lech Wałęsa, 4 lata wcześniej usunięty z pracy w stoczni za krytykę władz na zebraniu związkowym. Władze nie zdecydowały się wówczas na konfrontację ze strajkującymi i po tygodniu rozpoczęły rozmowy z robotnikami. 31 sierpnia podpisano porozumienie, w którym władze przyjęły wszystkie żądania strajkujących. Bezpośrednim następstwem tego wydarzenia było powstanie Związku Solidarność, na którego czele stanął Lech Wałęsa, oraz zmiana na stanowisku pierwszego sekretarza PZPR.